Cześć, witam Was, poszukiwaczy biznesowych przygód. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę inaczej, z tego względu, że opowiem Wam o 10 kanałach, które ja na co dzień sobie oglądam, żeby jakieś subiektywne wnioski na temat rynków finansowych i po prostu wszelakich dóbr inwestycyjnych wyciągnąć. Zanim zaczniemy, zachęcam tutaj do zostawiania subskrypcji pod naszym kanałem, z tego względu, że brakuje nam ich około 30 do 6 tysięcy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli po prostu część z osób, które dzisiejszy odcinek oglądają, a jeszcze kanał nie subskrybują, to po prostu zrobią. Zanim przejdziemy do treści właściwej dzisiejszego odcinka, spójrzmy tak po prostu na szybko, co się dzieje z kryptowalutami. Kapitalizacja łączna to jest 1 bilion i 607 miliardów dolarów, a Bitcoin kosztuje 36 tysięcy i 800 dolarów. Ethereum lekko powyżej 2,5 tysiąca. Zobaczmy, czy mamy jakichś wygranych dzisiaj na rynku, jak to wygląda. Ale niestety z tego co widzę, nie, większość jest jak nie na paro, to na paro na 100% minusie od wczoraj. Głównie z tego względu, że niestety rynek dalej funkcjonuje kryptowalut w taki sposób, że wszelakie coiny podążają po prostu za Bitcoinem. Mam nadzieję, że kiedyś to się po prostu rozdzieli, rozproszy i będzie tak jak na rynku na przykład papierów wartościowych, akcji wszelakich firm, że będzie to po prostu niezależne. Więc jeżeli Bitcoin na przykład będzie spadał, to będzie duża szansa, że wiele innych kryptowalut będzie podążać swoją ścieżką, szczególnie jeżeli są ważne projektowo. Oczywiście te największe spółki na przykład na polskiej giełdzie dyktują warunki. Jeżeli taki CD Projekt czy coś innego zaliczy spore spadki, to również inne akcje na tym tracą troszeczkę, ale nie 15%, tak? Więc po prostu rynek jest na razie jaki jest, zobaczymy jak będzie w przyszłości. Pierwszy kanał, który jest według mnie warty polecenia i robię to dlatego, bo nie jestem ogólnie osobą taką, wiecie, zaborczą i chętnie się podzielę z Wami informacjami, w jaki sposób wyszukiwać ciekawe informacje na temat po prostu jak nie kryptowalut, to rynków finansowych, rozwijania własnej firmy, biznesu, po prostu dbania o własne fundusze. Jest to kanał Fila Koniecznego. Osoba nagrywa od już bodajże 4 czy 5 lat i dalej odnotowuje coraz to większe wyświetlenia, filmy od 60 do nawet 200 tysięcy wyświetleń, te ostatnie. No i ma fajną serię na pewno wiadomości ze świata kryptowalut, gdzie może nie do końca w pigułce, tak jak u nas, bo ja wolę z reguły, jak wiadomości na przykład trwają paręnaście, 20 minut, jest to takie streszczone, ale jak ktoś ma więcej czasu, to na przykład w 40-50 minut może dowiedzieć się też bardzo dużo na temat tego, co się stało na rynku. Oprócz tego ma fajne analizy coinów, ale co jest warte tutaj właśnie podkreślenia, to na przykład fakt, że jak bodajże analizował kryptowalutę Koti, to ludzie w ogóle zanim obejrzeli odcinek, już rzucili się, żeby ją kupić, zanotowała ona tam jakoś 10% wzrost w pół godziny czy w godzinę, w ogóle niezależny od wzrostów na rynku, więc rzeczywiście tylko dzięki temu filmowi, więc jak widzimy, ma wpływ na to, co się dzieje, już jest takim influencerem, celebrytą w świecie kryptowalut, nawet jeżeli chodzi tylko o polski rynek, to podbił po prostu cenę globalnego coina, to chodzi o to, że on tak naprawdę, bodajże właśnie chodzi o Koti, odradzał troszeczkę inwestycje z tego względu, że coś mu tam nie pasowało, a ludzie poszli od razu po tytule w inwestycje i potem oczywiście kryptowaluta spadła, jak ludzie zaczęli oglądać ten film bardziej masowo i doszli do wniosku, że rzeczywiście to było trochę głupie, nie? Więc co będzie dalej, zobaczymy, ale chwilę lubię oglądać, ma ciekawe też również teorie na temat rynku kryptowalut, trochę schodzi czasami z tematu, no ale na pewno ciekawa persona, warta śledzenia. Piotr Ostapowicz, kolega z branży, wybił się tutaj głównie właśnie w tym roku i na końcówce zeszłego roku, nagrywając fajne, treściwe filmy w takim dynamicznym tempie w jego stylu na temat właśnie rynku kryptowalut, głównie o kryptowalutach, prawie innych tematów nie porusza. Nagrywa też sobie z kamerką i dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy my na naszym kanale nagrywali z kamerą. W przyszłości być może będzie to możliwe. Ja ogólnie nie lubię się jakoś wiązać z miejscem i nagrywam czasami, wiecie, tam gdzie akurat jestem, biorę ze sobą sprzęt i tak dalej, a żeby nagrywać z kamerą trzeba mieć green screena, bo takim, z takim wiecie, tłem przeróżnym to po prostu nie jest w pełni profesjonalne, a jak już coś robię, to staram się to robić jak najlepiej. Ale w przyszłości myślę, że to nie będzie wykluczone, żeby te filmy pojawiały się z kamerą, być może będzie to dla Was po prostu ciekawsze i prędzej utrzyma Waszą uwagę. Piotr ma jeszcze fajną tutaj serię na kanale, gdzie właśnie pokazuje, jak co tydzień 500 zł w kilka różnych kryptowalut inwestuje i potem podsumowuje po prostu, jak to wszystko wygląda i na czym stoi, jakie są wyniki w poszczególnych tygodniach. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie chce inwestować w rynek samemu,
a po prostu zobaczyć, jak robi to ktoś może bardziej zaawansowany za jego pieniądze, po prostu nie ryzykować, a wiecie, widzieć, jak to wszystko wygląda od środka, to fajna rzecz, polecam pooglądać. Independent Trader, kanał numer 3 w dzisiejszym zestawieniu, czyli Trader 21, osoba, która nagrywa. No, mało o kryptowalutach, chociaż już od jakiegoś czasu się do nich przekonał. Z tego co wiem, to ma kilka procent w kryptowalutach po prostu swojego portfolio, ale głównie znajdziemy tutaj informacje o rynkach giełdowych, o złocie, o srebrze, właśnie o informacje o inflacji, o hiperinflacji w innych krajach, o tym, co może się wydarzyć, o kredytach hipotecznych, o zmiennych stopach procentowych, więc na pewno wszelakie informacje, które interesują osoby po prostu nawet prywatne, takie właśnie, które niekoniecznie muszą mieć swój biznes, ale chcą wiedzieć, w którą stronę to wszystko pójdzie i co robić z ich pieniędzmi, znajdą tutaj ciekawe informacje. Warto śledzić, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to warto go na pewno poznać i wyrobić sobie jakieś swoje zdanie na jego temat. Kolejny kanał to kanał Macieja Wieczorka. Jest to osoba, która już kiedyś kręciła o kryptowalutach, ale teraz ma po prostu inny kanał i kręci bardzo ciekawe wywiady, seria Ekspert w Bentleyu, gdzie przedsiębiorcy, którzy już osiągnęli jakiś sukces, często po prostu trochę te starsi, tak, pokazują drogę, jaką przebyli i opowiadają o tym na pewno w bardzo ciekawy sposób. Można wiele informacji wyciągnąć, na pewno takiej wiedzy również z tradycyjnych rynków, która jest potrzebna, żeby rozwijać nowoczesne biznesy, takie jak na przykład e-commerce, czy jakieś programistyczne aplikacje, cokolwiek. Podstawy, praca u podstaw jest bardzo ważna i takie rzeczy, jak wiecie, cierpliwość, regularność, ale pokazana w sposób może nie staroświecki, ale taki tradycjonalny. To jest coś, czego wielu przedsiębiorców potrzebuje, a być może nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Fajnie oglądać te wywiady, ja osobiście polecam. Cezary Graf, osoba, która wypowiada się dosyć dosadnie na przeróżne tematy, na pewno dosyć specyficzna persona i trzeba sobie subiektywnie wyrobić zdanie, czy lubimy go oglądać, czy nie. Ja czasami oglądam, są z nim również wywiady właśnie na tych kilku kanałach, które polecałem i będę polecał w dzisiejszym odcinku. Ma on swoje zdanie na wszelkie tematy i po prostu jest rzeczywiście bardzo dosadny, jak widzicie nawet tutaj po jego mimice, w tym co mówi, wręcz wydaje się, że jest przekonany, że tak będzie. Może nie zawsze się to sprawdza, ale na pewno w formie porównania warto mieć wiedzę z wszelakich źródeł. I ja sam również czerpię część mojej wiedzy biznesowej, kryptowalutowej i wszelakiej z różnych kanałów na YouTubie. Nie posiłkuję się stricte przekazanymi informacjami w takiej bezpośredniej formie i przekazaniu wam tego samego, ale na przykład oglądanie kilkunastu kanałów, które według was są wiarygodne, przebywanie w towarzystwie osób majętnych, przedsiębiorczych i ogólnie kilkanaście godzin, nawet czasami takiego biznesowego stylu życia w ciągu dnia, pomaga wam wyrobić swoją własną, prywatną opinię na różne tematy. I to jest też właśnie to, o czym mówią różni YouTuberzy, jak na przykład opowiadają o kryptowalutach i tak jak ja, mówię często, że to jest, wiecie, moje prywatne zdanie, subiektywna opinia i każdy decyduje za swoje pieniądze, bo to jest prawda. I takie decyzje trzeba podejmować nie na podstawie jednego filmu kogoś tam, tylko jak nie samych filmów na YouTubie, to takiej ogólnej wiedzy na dany temat, wyrobionej na przestrzeni minimum kilku miesięcy, jeżeli tym tematem zainteresowaliśmy się ostatnio. Kuba Midel, osoba, która opowie wam na pewno bardzo, ale to bardzo dużo o nieruchomościach. Sam z nim prywatnie kiedyś trochę rozmawiałem. Z tego co wiem, to tych nieruchomości ma już kilkadziesiąt. Większość już prywatnie, niekoniecznie na kredyt, bo też nie jest tak łatwo te kredyty hipoteczne uzyskać na wiele nieruchomości, będąc przedsiębiorcą w Polsce. Niestety, na przykład w UK jest inaczej, gdzie banki, widząc, że sobie radzicie, że rzeczywiście tą gotówką gospodarujecie poprawnie, spłacacie kredyty, nawet chętnie wam te kredyty udzielają, żeby po prostu mieć takich swoich, można by powiedzieć, pracowników. Współpracowników, którzy tą gotówką obracają. Ale Kuba też jest bardzo ciekawy z tego względu, że pokazuje, jak rozdzielić życie biznesowe od tego prywatnego, jak bardziej cieszyć się życiem. Ma teraz taką grupę rentierów, z którymi jeżdżą na wakacje, na wszelakie wyjazdy integracyjne i po prostu pokazuje, że nie samymi pieniędzmi człowiek żyje. Ja również też tak uważam, bo sukcesem, przynajmniej w moim mniemaniu, nie jest posiadanie milionów i po prostu brak czasu na ich wydanie i po prostu realizację swoich pasji, ale sukcesem jest mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli mieć pieniądze, nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, robiąc to, co się lubi, swoje hobby, biznes, którym się spełniamy, oprócz tego posiadając czas właśnie na hobby, na rodzinę, na znajomych, na wyjazdy zagraniczne, na zwiedzanie świata i wszystko to, co sprawia wam rzeczywiście przyjemność.
żebyście po prostu nie byli niewolnikami pieniędzmi, a służyły one wam w poprawny sposób. Kolejny kanał, Altcoin Daily, kanał zagraniczny po angielsku. Myślę, że część osób sobie poradzi. Można też włączyć zawsze pod filmami napisy po angielsku, żeby wam sobie leciały, wtedy łatwiej jest to wszystko czytać. Pokazują oni właśnie często takie gorące newsy ze świata kryptowalut i takich właśnie rynków tutaj finansowych. No i też analizują różne coiny, robią zestawienia. Na pewno warte obejrzenia są te filmy. Kilkadziesiąt filmów twórcy tutaj kanału w miesiącu wrzucają, więc tego kontentu jest naprawdę dużo. Kanał rozwija się mega dynamicznie. Chyba 50 czy 80 tysięcy subskrybentów im w tym miesiącu doszło. No i ja osobiście patrzę, chętnie sobie część tych filmów oglądam, bo oczywiście na wszelkie nie mam czasu ze wszystkich kanałów, ale wybieram sobie takie, które mnie interesują. Kolejny bardzo ciekawy kanał według mnie nazywa się Przygody Przedsiębiorców. Tutaj pokazane są właśnie wszelakie wywiady z osobami, które też, tak jak w Ekspercie Bentleyu, ten swój sukces osiągnęły, ale również tutaj prowadzący kanał zaskakują pytanych ciekawymi komentarzami. No i wiecie, po prostu wszystko jest przeprowadzone w taki sposób, że rzeczywiście na niektóre pytania nie da się przygotować i odpowiadane te odpowiedzi są mocno spontaniczne, przez co po prostu prawdziwe. Znajdziemy tu przedsiębiorców z różnych branż, właśnie z e-commerce'owej, z takich tradycyjnych biznesów, jak jakieś wypożyczalnie samochodów, prawnicy, branża kredytowa, naprawdę taka śmietanka totalna. I warto to oglądać, szczególnie osoby, które niekoniecznie interesują się nawet samymi kryptowalutami, ale biznesem, przedsiębiorczością i po prostu rozwojem osobistym. Sławomir Mędzen, czyli oprócz tego, że polityk, to doradca podatkowy posiadający swoją własną kancelarię, zatrudnia sporo osób, robi naprawdę oprócz tego, że dobrą robotę w social mediach i ku ukierunkowaniu państwa w dobrą stronę, to po prostu dobrą robotę biznesowo. No i takich ludzi nam potrzeba, którzy właśnie niekoniecznie żyją z socjalu, ale dają coś od siebie i sami mówiąc o przedsiębiorczości, współprowadzą swój biznes. I rzeczywiście robią to z sukcesem, ponieważ są to osoby, które wtedy właśnie, mówiąc coś, uważam za wiarygodne. Znajdziecie tutaj ciekawostki, sporo prawa, wywiady ze Sławomirem można również znaleźć na kanałach takich o podobnej tematyce. No i jeżeli jeszcze tego kanału nie znacie, polecam go zobaczyć i również polajkować fanpage Sławomira na Facebooku z tego względu, że tam są bardzo ciekawe posty o tym, co się aktualnie dzieje lub co rządy na przykład planują nam zaserwować na dokładkę, jakby jeszcze było mało. No i ostatni kanał namzależy.pl. Tutaj znajdziecie może takie bardziej globalne informacje z globalnych rynków na wszelakie tematy, na przykład informacje z państw środka, z Chin, z USA, czyli z tych państw, które tak naprawdę fundują tutaj nam największą rozrywkę globalnie na rynkach finansowych i mają największy wpływ na to, co się dzieje. No i też na przykład jak uniknąć spisu powszechnego i wszelkie takie tematy, które po prostu mogą prywatnie nas dotyczyć. W formie takich też ciekawych wywiadów to jest przeprowadzone i osoby często są brane pod włos, żeby rzeczywiście tutaj szczerze odpowiedzieć na zadane pytania. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli jeszcze nie macie swojego konta na giełdzie, to polecam zarejestrować się na giełdzie Binance. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tutaj możecie znaleźć ponad 350 różnych kryptowalut, czyli naprawdę jest czym handlować, jest co inwestować i prawie rzadko się tak po prostu zdarza, że jeżeli są jakieś ciekawe kryptowaluty, dosyć wysoko w rankingu, to żeby nie było ich na Binance. Druga giełda to giełda BitBay. Jest to polska giełda. Możecie tutaj kupić kryptowaluty płacąc nawet przelewem i wypłacić je w bankomacie, więc prosta, szybka opcja, tylko trzeba się oczywiście zweryfikować dowodem osobistym i różnymi danymi, czego teraz po prostu wymaga rząd i prawo w Polsce, jak i Europie. Widzimy się, albo słyszymy na razie w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć.